Jawor ma coraz większe szanse, by mieć największą strefę ekonomiczną w Polsce. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Decyzja ta to otwarcie drogi do nowych miejsc pracy w regionie. W niecały rok udało nam się powołać największą strefę w Polsce, już oficjalnie. Jest to bardzo duży teren. Teraz wszystko się zaczyna, wszystko w naszych rękach. Tak naprawdę od tego, jak samorząd będzie podejmował inwestorów, promował, jakie będzie oferował ulgi, i też zachęcał wspólnie ze strefą. Olbrzymi, uważam, sukces dobrego partnerstwa, bo to jest projekt nietypowy. Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3 Jawor to nie jest tylko strefa i samorządy, ale mamy również Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałka Województwa. Stąd bardzo liczymy, że w niedługim czasie ona się wypełni. Mimo że ona jeszcze formalnie nie powstała, tak jak Państwo wiedzą, tym terenem interesowały się już największe firmy. Nawet nie zdradzę tajemnicy, półtorego tygodnia temu już byli u nas przedstawiciele branży też motoryzacyjnej, którzy rozmawiali na ten temat. Wielomiesięczne starania o przyłączenie gruntów Jawora i Męcinki do strefy w Legnicy to zdaniem prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafała Jurkowlańca początek drogi. To jest ponad 420 hektarów. To są dokładnie te tereny, które przygotowywaliśmy wspólnie z samorządowcami, z polskim rządem, pracując nad inwestycją Jaguara Land Rovera. Teraz jest to teren, który będziemy oferowali innym firmom. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy uda nam się tutaj przeprowadzić pierwszych inwestorów. Czarnym koniem w pozyskiwaniu inwestora może okazać się gmina Męcinka. Pozwolę sobie zdradzić tajemnicę. Oto taką, że właśnie kilka godzin temu udało mi się sprzedać 2 hektary terenów inwestycyjnych na terenie gminy Męcinka. Inwestor, który zechciał się pochylić nad naszą propozycją, którą przygotowywaliśmy od wielu miesięcy, a propozycją tą była właśnie ta działka 2-hektarowa i powstanie zakładu przemysłowego, który będzie dawał wiele miejsc pracy dla mieszkańców naszego regionu. Jawor położony jest między dwiema strefami, Legnicką i Kamiennogórską, gdzie tę drugą od lat porastają drzewa i krzaki. Problemem był dojazd do strefy blokowany przez tory kolejowe. Już mamy wstępne porozumienie z PKP. Teren pod budowę tej drogi zostanie przekazany na rzecz gminy. Dzięki temu wspólnie ze strefą będziemy mogli wybudować drogę dojazdową. Strefa Kamiennogórska ma zarezerwowany 1 000 000 zł na ten cel, na budowę tej drogi. Jak widać, strefy są dwie. Kiedy inwestor tu zawita? Kto dzisiaj to wie? Burmistrz, prezes w słowach mocni. Muszą myśleć o promocji. Muszą starać się chłopaki, bo w jaworskich strefach krzaki.